Elżbieta urodziła się w Nowym Jorku 28 sierpnia 1774 roku. Stany Zjednoczone stawały się wówczas na skutek walk niepodległościowych z kolonii angielskiej nowym, niepodległym państwem. Elżbieta była córką protestanckich rodziców. Miała zaledwie 3 lata, kiedy zmarła jej matka. Wtedy ojciec dziecka, Ryszard Baillet, dyrektor nowojorskiego szpitala, wszedł po raz drugi w związek małżeński. Jednak ciężki konflikt córki z macochą doprowadził do tego, że Elżbieta została zmuszona opuścić dom w wieku 16 lat. W 20 roku życia wyszła za mąż za nowojorskiego kupca, Williama Maxetona, z którym miała 5 dzieci. Niestety mąż zbyt ryzykował w swoich transakcjach kupieckich. Niebawem doprowadził swoje przedsiębiorstwo do bankructwa. Dopóki żył zamożny ojciec Elżbiety, wspierał młodych małżonków finansowo. Jednak po jego śmierci musieli borykać się z biedą. Na domiar złego mąż zachorował na gruźlicę. Dla ratowania go oboje wybrali się do Włoch, do Liverno, w nadziei, że klimat przywróci zdrowie ukochanemu mężowi. Stało się jednak inaczej. William zmarł niebawem w tamtejszym szpitalu w roku 1803. Po śmierci męża Elżbieta zatrzymała się jeszcze jakiś czas u przyjaciół. Atmosfera głęboko religijna i bezinteresowna miłość, jaką otrzymała młoda wdowa, sprawiła, że Elżbieta zainteresowała się bliżej kościołem katolickim. Odbyła pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej w Montenero. To tam, w czasie mszy świętej, powzięła stanowcze postanowienie przejścia na katolicyzm. Formalnie uczyniła to po swoim powrocie do Stanów Zjednoczonych 14 marca 1805 roku. Naraziło to ją na nowe trudności, gdyż traktowano ją jako zdrajczynię swojej wiary i całkowicie odsunięto się od niej. Elżbieta nie tylko się tym nie załamała, ale doprowadziła nawet do tego, że i jej dzieci przeszły na katolicyzm. W Baltimore suplicjanie zaproponowali jej kierowanie szkołą parafialną. W roku 1809 Elżbieta przeniosła się jednak do Emitsburga, gdzie powstało centrum jej dzieł. Założyła zgromadzenie sióstr miłosierdzia świętego Józefa. Regułę nowej rodziny zakonnej oparła na ustawach, jakie napisał święty Wincenty a Paulo dla swoich duchowych córek. Wprowadziła jednak te zmiany, które okazały się konieczne dla jej czasów i jej kraju. Elżbieta zakończyła swoje ziemskie życie wcześniej, bo w 47 roku życia, 4 stycznia 1821 roku. Do grona błogosławionych włączył ją święty papież Jan XXIII 17 marca 1963 roku, a do chwały ołtarzy włączył ją Paweł VI 14 września 1975 roku. W jej kanonizacji jako pierwszej obywatelki Stanów Zjednoczonych wzięło udział około 15 tysięcy pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych wraz z przedstawicielami episkopatu i rządu. Jej relikwie znajdują się w kościele domu macierzystego w Emmitsbrooku. Módlmy się. Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że święta Elżbieta odznaczała się miłością i cierpliwością. Spraw przez jej zasługi i wstawiennictwo, abyśmy nosili swój krzyż wytrwale i zawsze Cię umiłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.